ale takich regularnych kodów nie mamy, no bo raczej jesteśmy tego zdania, ja i Błażej, że zniżki nam trochę ujmują, że nie jesteśmy osobami, które wiesz, będą wyprzedawać te produkty. Chcesz, kupujesz, nie chcesz, nie kupujesz. To tak, wiesz, jak jest ze znajomymi. Ktoś ci mówi, no a przecież jesteśmy znajomymi, powinieneś mi dać rabat na usługę. No, przecież jesteśmy więcej, znajomymi, no. To właśnie daj mi, kurde, zarobić i daj mi napiwek, bo coś robię. Tak ja jest. Mam taki pomysł na przyszłość. Mm-hmm. Nie wiem, jak ty się na to będziesz zapatrywać. Ale żebyśmy na przykład wspólnie zrobili Q&A na temat mm-hmm. zdrowia. Zapiszemy sobie te pytania i po prostu przy nich siądziemy i sobie porozmawiamy, tak? Ty Dobra. Wyrazisz jakby swoją opinię, ja wyrażę swoją opinię, czytam jakieś fakty i takie po prostu odcinki na przykład możemy też rzucać. Spoko takie temat. Stricte już przygotowane pod coś, nie? Bardzo, bardzo fajny pomysł. Będzie widać. Będzie widać, myślisz? Tak. Tak? No, widzę, że widać. A ja wcale się dobrze nie czułam w takiej sylwetce. Teraz się czuję super, chociaż ważę z 10 kilo więcej, jak nie 12, 13 i czuję się fantastycznie, czuję się naprawdę świetnie. Jeśli interesują Cię ciekawe rozmowy z kozakami branży beauty, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Partnerami kanału są NSP Nano i NSP Pico. Najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Ośrodek wypoczynkowy Wrzos. Rodzinne wakacje nad polskim morzem. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. To co, jak tam nasz small talk? Opowiedz coś tam, jakie tam te twoje rytuały i jakie egoistyczne. Rytuały? Znaczy wiesz co, w końcu zacząłem odsłuchiwać program, który miałem od 3 miesięcy chyba kupiony. No. Od Black Friday miałem go kupiony, być i mieć. Okay. Odrawcza Mazurka. Już go przesłuchałam chyba 3 razy. No właśnie, ja go zacząłem słuchać teraz, jak jechałem na szkolenie pierwszy raz. No i teraz go słucham znowu drugi raz. Mm-hmm. No już tam zacząłem jakby, wiesz, wprowadzać pewne rzeczy, ale też zacząłem analizować inaczej, postrzegać jakby rzeczywistość. Nie wiem, czy oglądasz, czy jest też ten serial na HBO, Sukcesja. Wiesz co, kiedyś się za to próbowałam zabrać, jak Rafał Mazur to polecał, ale mi nie siadło. W sensie ja w ogóle nie jestem serialowa, ja nie mam ani telewizora, ani Netflixa, znaczy telewizor jako mebel istnieje, no. Tak, ale w ogóle tam nic jakby no, nie odpalam, no, nie oglądam w ogóle żadnego Netflixa. Czasem mi się zdarzy wykupić na przykład dostęp, jak chcę obejrzeć sobie jakiś film na HBO, załóżmy teraz ta Niezniszczalna o tej Joannie Jędrzejczyk, Niezwyciężona. Niezwyciężona. O Joannie Jędrzejczyk chciałam obejrzeć, no to sobie wykupiłam dostęp, obejrzałam 10 minut i poszłam spać, czyli nie obejrzałam całego, no bo wiadomo, że no wiesz, kończę późno pracę. Nie chcę też robić jakiejś zbyt dużej ekspozycji na światło niebieskie no, przed snem, więc wiadomo, że siłą rzeczy po prostu idę spać. A jak zaczynam scrollować albo oglądać jakiegoś Netflixa czy coś, to nie wysypiam się totalnie. I stwierdzam, że to jednak jest powód właśnie tego cholernego laptopa albo telefonu. No ale to jest niesamowite. Ja znowu też dokładnie, zupełnie inaczej widzę, że śpię. Nawet nie chodzi stricte o światło niebieskie, bo jak czytam książkę, no to wiadomo, trochę gdzieś to razi, tylko to też bardziej chodzi o natężenie jakby tego światła. Wiesz, inaczej się zachowujesz, jak masz małą lampeczkę, która ci świeci na książkę, a inaczej jak cały pokój wygląda jak dyskoteka praktycznie. Mm-hmm. Nie? Ale to, że non-stop twój mózg jest pobudzony, bo chłoniesz jakieś nowe treści, to jest ciekawe, no to on się znowu rozbudza. A ty non-stop chodzisz w tych okularach? Dzień i noc? W tych nie. W tych chodzę tylko jak mam albo nagrywki, albo jak mam pracę przy świetle niebieskim, czyli też przy sztucznych lampach. Nie, no jasne, właśnie o to pytam. Od jakiego, jak długiego czasu chodzisz? No tak regularnie, nie? Znaczy wiesz co, te okulary mam szczerze powiedziawszy, żeby cię nie skłamać, miesiąc, półtorej. No i jak widzisz różnicę? Wiesz co, widzę różnicę, że dużo mniej mi się wzrok męczy, mogę dłużej jakby pracować przed kompem, mogę siedzieć cały dzień i tak mam te oczy zmęczone pod koniec, no ale to nie jest tak, że po 3 godzinach już mnie, wiesz, drapią oczy, już mi łzy lecą i tak dalej. A wcześniej tak miałeś? Wcześniej tak miałem, no i też się nie umiałem jakby skupić tak do końca. Ja jestem ciekawa, jak takie okulary by wpłynęły u kobiet z jakimiś takimi poważnymi zaburzeniami hormonalnymi, bo jednak to światło niebieskie ma bardzo duży wpływ. Ale tak wiesz, żeby zrobić takie badania, nie? Stricte to rzucę temat Sebastianowi, bo nie wiem, czy ci mówiłem, się z nim ugadałem na wywiad. Super, no. Fajnie. Tam pod koniec maja chyba będziemy nagrywać. Chyba mówiłeś mi. Tak, no to tam podrzucisz parę pytań, które ciebie interesują, albo no, swoją widownię, to zadamy mu parę pytań. No na pewno to, w sensie ja bym sprawdziła, przebadała babki, które mają załóżmy niedoczynność tarczycy, albo jakiś hashi, albo no wiadomo, że światło niebieskie wpływa na tą regulację cukru we krwi. Więc może jakąś osobę z insulinoopornością, na pewno nie jedną, bo takie badania to jest chyba no, musi być dziesiątki, określona próba setki badawcza, osób, nie? No więc to
mogłoby to być bardzo skomplikowane, ale może ktoś kiedyś pokusi się o takie badania, żeby to, wiesz, realnie stwierdzić, jak na przykład taka ekspozycja i brak tej ekspozycji ma wpływ na zdrowie. Wiesz co, ja widzę też, bo ja mam te okulary właśnie od Sebastiana pomarańczowe. Ja zawsze w nich minimum 2 godziny przed snem chodzę. Mm-hmm. Ja widzę, że ja zasypiam od strzała. Nie ma żadnej najmniejszej przeszkody, żebym zasnął od strzała. I widzę, że jestem taki mega wyciszony już taki, że no super. Regeneracyjnie pod każdym mega względem. No i też następnego dnia w ogóle nie mam żadnych wahań nastroju. Mam stabilny poziom energii. A miałeś wahania? Miałem w opór. Miałem tak, że załóżmy... Naprawdę? Co ty gadasz? Miałem tak, że wstawałem załóżmy godzina 10:00, a już mówię, tak zaraz pójdzie spać, nie? I wiesz, łeb mi leciał niesamowicie. Też te zimne prysznice zacząłem robić, no to już w ogóle nie ma opcji, no to przez cały dzień mam tak stabilny poziom energii, że jest masakra. Jak delikatnie zachwieję już ten swój rytm dobowy, pójdę za późno spać, albo tam poimprezuję troszkę dłużej i tak dalej, no to już mam cały dzień rozpieprzony. Wczoraj tak na przykład miałem, że wstałem bodajże o godzinie 9:00, no to do 13:00 tak wiesz, na późnie, na półdrzemce praktycznie byłem, nie? I się jak ja źle z tym czułem, od razu czułem, że ten mózg jest jakby na mniejszych obrotach, nie jestem tak kreatywny, nie mam takiego wiesz, czegoś sobie, że się zepnę i to zrobię, tylko bo tak, jutro se zrobisz. Powiem ci, że można mówić, że to jest teoria spiskowa z tym wszystkim, co nam wrzuca technologia i wiesz, ten XXI wiek, załóżmy też GMO, bla, 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 te tematy takie, które nas trochę upośledzają, załóżmy to światło niebieskie, ale wydaje mi się, że to w ogromny sposób zmniejsza naszą efektywność i w ogóle chęć do życia i tworzenia czegoś nowego, no bo skoro jesteś przymulony przez pół dnia i po pierwszą połowę spędzasz w półśnie, bo ja też to zauważyłam, że załóżmy wieczór wcześniej mam taki dzień mega intensywny i wieczorem jeszcze muszę usiąść do telefonu, do komputera, coś zrobić, załóżmy znaleźć jakąś inspirację na Reelsa, coś takiego, no to też wymaga jednak, wiesz, siedzenia, szukania. No nie zrobisz tego w ciągu dnia, kiedy masz cały jakby napięty grafik. No to załóżmy, że przeskroluję tego Instagrama z godzinę i próbuję zasnąć i rano się budzę, to kompletnie w ogóle nie do życia człowiek. No. I później rano wstajesz i czytasz maile i nawet nie wiesz, zapominasz, że w ogóle te maile czytałeś, bo wiesz, gdzieś tam twój mózg w ogóle tego nie przyjął, nie? Weź tu się dobudź człowieku, jeszcze jak masz niedoczynność tarczycy, czy właśnie tak jak mówię, jakieś zaburzenia hormonalne, szczególnie u kobiet, to jest widoczne. Jeszcze załóżmy masz dziecko, masz pracę, to jak ty to masz ogarnąć, żeby coś więcej chcieć od tego życia? No. Nic nie zrobisz. Jest taki pierścionek się Oura Ring, czy tak, Oura tak, Ring tak, nazywa, no. Nie wiem. Miro Byrne chyba to ma. Dokładnie, on to wspominał to wielokrotnie. Ja obserwuję ich profil i tam jakiś gościu na własną rękę zrobił sam na sobie badania. Mm-hmm. Typu chodził spać normalnie, tak jak chodzi. Typu wiesz, telefon odkłada i idzie od razu spać. Wiesz, tam żadnej jakby higieny snu przed tym, nic temu nie poprzedzało. I wyszły mu tam wyniki, że załóżmy śpi 7 godzin, a fazę REM tam załóżmy ma 30 minut w ciągu całego. Więc dużo, nie wiadomo. Ale później zaczął praktykować tak, że 2 godziny przed zaczął ubierać okulary blokujące światło, godzinę przed czytał książkę, już zero elektroniki, zero telefonu i efekt jest taki, że tylko takimi dwoma małymi krokami faza REM się mu wydłużyła z 0,5 godziny do 2,5 godziny praktycznie. Super. To jest wiesz, ogrom. Parokrotny skok jakościowy, jeśli chodzi o sen, no zupełnie co innego, nie? Ja też zauważyłem, się na tym łapie czasem, dalej jeszcze, że dzisiaj na przykład montowałem odcinek, i parokrotnie, jeśli tam była dłuższa wypowiedź, no to kurwa, odpalam ten telefon i tam sobie skroluję. Tak, no wiadomo, wiesz, po chwili mówię, Jezus Wojtek, koncentracji. No, po co? I wiesz, musiałem sobie wyłączyć, wrócić ostatnie 3 minuty, bo odpłynąłem totalnie jakby z tego, nie, montażu. No tym też, to też jakby jest w tym zakresie, który przed chwilą gdzieś tam chciałam objąć, mówiąc o tym XXI wieku i tych różnych takich rzeczach, które są nam dane, typu telefon, Instagram, TikTok i tak dalej, to bardzo wpływa na, sam wiesz, koncentrację. I trudno też się odciąć od tego cholerstwa, bo wiesz, załóżmy, że 60... Dzisiaj słucham takiego podcastu właśnie z Andrzejem Draganem. Wiesz, kto to jest? On jest fizykiem kwantowym. On jest fizykiem kwantowym, z tego co się nie mylę, no jest też taką znaną osobą w sumie w polskiej nauce, branży nauki, to jest branża, nie wiem, no, dziedzinie. I w tym wywiadzie właśnie gość powiedział, że 60 lat temu, w 1940 nie było
60 czy tam 80 nawet procent zawodów, które są teraz. Mhm. I jakby załóżmy, że no teraz już mamy 2023 i jest 2023. Czasem mam tak, kurwa, jak to jest możliwe? Przecież przed chwilą w zeszycie pisałam 2013. Wiesz co, gdzieś z boku zawsze się pisało datę i mówisz, jak to szybko zleciało. Ja nie? Tak miałem ostatnio, jak z tobą właśnie chyba rozmawiałem i ty mnie zapytałaś o wiek, czy tam w jakimś poprzednim wywiadzie. Ja tak mówię, kurwa, czekaj, ile ja mam lat? Tak nagle... Jezus, Wojtek, ty masz 26. Mówię, ty zawsze kurwa za siebie jakiegoś gówniarza uważasz, że masz czas i tak dalej. A w tym roku 27. 30. Ja mówię, zaraz 30. Mówię, Jezus Maria. No masakra, jak to leci i później już koniec żyćka. No dobra, wróćmy do tematu. I załóżmy, że mamy ten 2023 i wiesz, jakby większość rzeczy się zautomatyzowała, większość rzeczy jest przed komputerem, praca siedząca i tak dalej. Kiedyś w ogóle tego, załóżmy, nie było. I co będzie za najbliższe, nie wiem, 20-30 lat, to już w ogóle będziemy tak totalnie odłączeni, myślę, od takich naszych pierwotnych założeń, jeśli chodzi o pracę mózgu i pracę człowieka, że pewnie to ciało też będzie się adaptowało i zmieniało, tak jak, nie wiem, niepotrzebny już nam jest ten ósmy ząb, czy tam piąty palec u stopy, bo gdzieś tam czytałam też kiedyś w takim naukowym czasopiśmie, że jest kilka takich rzeczy w naszym ciele, które w ogóle już jakby są niefunkcjonalne, jeśli chodzi o czas teraźniejszy, więc ciekawe, co nam się zmniejszy za 20-30 lat. Mózg? No już kciuki nam się wydłużają od scrollowania i to też jest takie, że każde kolejne pokolenie statystycznie o parę procent ma już dłuższe jakby te kciuki, nie? Że to też ewoluuje na bieżąco. Ale jestem ciekaw tego, w którą stronę to pójdzie, bo gdzieś czytałem ostatnie badanie, że w ciągu danej sekundy dociera do nas około, nie chcę skłamać, może przestrzelę czy coś, milion bodźców na przykład. Załóżmy x bodźców. No ale weźmy dla skali milion. Ale twój umysł w trakcie sekundy jest w stanie przetworzyć tylko 17 z nich. Czyli patrz, ile jakby nam umyka. Ja jestem ciekaw, czy nasz mózg się w jakim stopniu zaadaptuje i załóżmy to pokolenie, 3 pokolenia dalej będą w stanie, załóżmy, wiesz, zwracać uwagę na 2 razy więcej rzeczy. Ja myślę, że to będzie robiło nam jeszcze większą sraczkę. Że nasz umysł się do tego nie dostosuje. Bo przypuszczam, że są pewne moce przerobowe. Tak jak sam to odczuwasz na pewno na swoim organizmie, że jesteś przebodźcowany. Załóżmy, że zbyt dużo rzeczy się wydarzy w ciągu danego dnia i jesteś albo rozdrażniony, albo właśnie bardzo senny, albo masz ochotę na większą ilość jedzenia, bo po prostu ten organizm jest rozstrojony. Mi się wydaje, że właśnie to nie będzie szło w tą stronę, że będziemy bardziej gdzieś tam rozwinięci, tylko myślę, że będziemy głupsi. Nie wiem, czemu taką mam teorię, ale może być zupełnie na odwrót. Może będziemy, wiesz, bardziej zaadaptowani do tego. W sumie dlaczego by nie? Tak, pytanie, w którą stronę właśnie to pójdzie. W którą stronę to pójdzie, bo wiesz, jeśli my będziemy się rozwijać i nasz organizm się dostosuje do tego, żeby radzić sobie z tym, co my mu dajemy, to teoretycznie powinniśmy być mocniejsi. No dokładnie. Ale z drugiej strony, wiesz, tak samo jak chociaż ta stricte nasza pozycja jakby na co dzień przed, nie wiem, czy w mojej branży przed klientkami, czy tak jak są twoi klienci przed komputerem, no non stop jakby tutaj masz ogromne obciążenie. Tak. I no wydziela się w tym momencie dość duży kortyzol. A znowu kortyzol jest jednym z czynników, które dość mocno wpływają na stany depresyjne, czy też na depresję. Mm-hmm. To pytanie, czy po prostu następne pokolenie nie będzie już w ogóle rozstrojone nerwowo i tam już praktycznie tak jak każdy je teraz witaminę C, B i tak dalej, tak tam będą wrzeć antydepresanty i tego typu rzeczy. No jestem ciekawa, bo po dzieciach, które załóżmy mają, rodzice przychodzą z dziećmi na treningi personalne, które mają u mnie treningi personalne, to większość, powiem ci, tych dzieci ma tak fatalną postawę, że dla mnie to jest zawsze jakiś kosmos. Mówię, kurczę, nie jedna 60-50-latka u mnie po prostu wygląda lepiej, ma proste plecy, jest super mobilna, potrafi zrobić mi wszystkie ćwiczenia, a osoba, która ma 13, 14, 15 lat jest totalnym jakimś takim ludzkim przykurczem chodzącym, nie? Barki, tak, klata, tak, głowa do przodu, załóżmy też ta hiperlordoza, nie? Zero kompletnie mobilności w biodrach, przysiadu ci nie zrobi, trzeba wszystkiego uczyć, a tu taki 50-60-letni gość, który no, też ma w sumie pracę siedzącą, ale gdzieś tam całe to swoje dzieciństwo, tą młodość jednak aktywnie spędzał i nie siedział przed komputerem, no to taka osoba jest super sprawna. Ja jestem naprawdę w ogromnym szoku. Wiesz, to jest jedno, a dwa, ja też widzę dość duży problem jakby z koncentracją u takich, wiesz, dzieci, które od początku zostały wychowane, wiesz, z telefonem i tak dalej, że ty
Inaczej. Widać to, że one się nie umieją skupić po prostu na jednej rzeczy, tylko non stop ta uwaga, wiesz, gdzieś odpływa. Tak, to jest tak, naturalne, tak. Że tak się dzieje. Też nie umiesz być 100% skupiona przez 100% czasu na jednej rzeczy. No gdzieś nie. Te myśli się pojawiają, ale to nie jest tak, że wiesz, że siedzisz i coś masz robić i nagle ci się przypomni, że tu kawę, tu coś i nagle na 5 godzin cię nie ma przed komputerem. No aż tak źle nie jest. A widzę, że niektóre dzieci tak mają. Przynajmniej jak ja pamiętam, to ja byłem trochę bardziej skupiony na tym wszystkim. Wiesz co, ja nie wiem, czy byłam bardziej skupiona, czy byłam bardziej wciągnięta, ale na przykład potrafiłam dniówkę zrobić na Simsach. 3 godziny potrafiłam, wiesz, klikać, czy Heroes, nie? To po prostu 3 godziny coś do żarcia, wracasz przed kompa, 3 godziny coś do żarcia, wracasz przed kompa, 2 godziny do spania, wywalony, wiesz o co chodzi? No ja wiem, ja w wieku 13 lat przecież grałem na ten, ja byłem przez tydzień razem z ziomkami, czy przez 2 tygodnie liderem Ligi Europejskiej w grze. I byliśmy, wiesz, najlepsi w Europie przez 2 tygodnie. Wow. W Polsce, wiesz, ja w wieku 13 lat już dostawałem koszulki. Znaczy de facto nie dostałem, ale miałem już podpisaną prawie umowę. Na pewno kojarzysz tą firmę od Górala, El Polaco. Tak, tak. No to oni nam mieli koszulki wysłać, nie? O, proszę. Z Afryką. Więc wiesz, no coś tam już było. Kurde, to powiem ci, nie wiedziałam, że taką personą. Tylko ja napierdziałem już tak solidnie, że jak kończyłem w sobotę trening rano w gimnazjum, o 10 byłem w domu, to bez problemu potrafiłem napieprzać do 3-4 w nocy znowu, nie? Przez cały dzień. Że tylko schodziłem po obiad, żeby zjeść przy kompie i znowu jazda, nie? No tak, tak, tak. Na nas to też już miało jakiś tam wpływ. Ale powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę patrząc na to z perspektywy gdzieś tam czasu, i na przykład na te pokolenia wstecz, no to jednak bardzo dużo babek, które nie miało tego telefonu w ręce od dziecka, a ma teraz 40 lat, no to jednak ma te zaburzenia pracy tarczycy, czy insulinooporność, problem z hormonami. No więc też czy to wszystko, pewnie będzie to miało ogromne skutki, tak dużo dzieci ma otyłość, ale... Słuchaj, no tak naprawdę nikt nie przeprowadza takich kompleksowych badań na ten temat, bo można tutaj, wiesz, mówić, że dobra, dzieci mają teraz cały czas te telefony przyklejone do głowy i tak dalej, no ale właśnie czy ta adaptacja zajdzie, czy ta adaptacja już nie zaszła, czy ta adaptacja już gdzieś tam w jakiś sposób nie poprawiła tej odporności tego młodego pokolenia na to właśnie działanie światła niebieskiego, nie? Być może. No bo przypuszczam, że to, że te kobiety mają takie zaburzenia pracy tarczycy, no to nie jest tylko wpływ tego światła niebieskiego, tylko po prostu gdzieś tam element tego, że ten świat, ta no załóżmy jedzenie, i tak dalej chemia, no to też ma ogromny wpływ jednak na nas, nie? Więc też nie ma co tak winić jednego czynnika, no bo wszystko tak naprawdę dokładnie na nas oddziałuje. Ja mam klientkę, która pracuje w laboratorium, które zajmuje się wytwarzaniem opakowań do różnych produktów kosmetycznych i jakimiś takimi naklejkami, po prostu tematem, że ona produkuje to, tworzy to w ogóle od strony takiej laboratoryjnej. I właśnie niedawno urodziła dziecko i jest, mówi mi, Ola, ja nawet nie chcę myśleć, jestem przerażona tym, jak to, co moje dziecko je, załóżmy z plastikowych jakichś tam, wiesz, woreczków, stara się zawsze, wiadomo, szklane, bo jak masz taką dużą świadomość na ten temat, to wydaje mi się, że no, jesteś w stanie jakby większe środki przeznaczyć na to, żeby to dziecko jednak, wiesz, jadło z samych szklanych produktów. Wiadomo, że osoba, która nie jest z tym na co dzień, a tylko słyszy, a bisfenol, a bla, 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 tam wiadomo, z plastiku to jest lipa, jedzenie, no to jednak ma trochę mniejsze przekonanie w sobie, że warto jednak kupować dla dziecka w szklanym pudełku, skoro jest droższe tam x razy. A ona tak mega jednak przykłada do tego wagi, no bo z tym pracuje na co dzień. I właśnie też sprzedała mi takie info, że kurczę, to też trudno jest tak na wszystko zwracać uwagę, no bo to nie tylko, wiesz, picie ze szklanej butelki ma wpływ, ale załóżmy farba na ścianach. Mhm. Ona mówi, że farba na ścianach nieraz ma tak duże oddziaływanie na nasz organizm, że no to co byś miał mieszkać w cegłówkach samych, nie malować niczego, wiesz, jakby wszystkie te rzeczy, które są gdzieś obok nas, one w jakiś sposób na nas oddziałują. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o chemię, no bo to jednak też ma wpływ. Wiesz, no obydwoje mieszkamy na Śląsku, to też już samo powietrze chociażby. Dokładnie. Nie? To wiesz, to jest niesamowite, jeśli ktoś dosłownie wyjedziesz z Żorczy, z Gliwic, nad morze, wracasz tutaj i ty już przez klimatyzację zaczynasz czuć, no że tutaj daje po prostu i śmierdzi jakąś spalenizną, nie? Jest inaczej. No więc też... takie, można eliminować te czynniki, wiadomo, no też mówienie sobie, że dobra, to wszystko ma wpływ, to żyjmy teraz McDonalda i tak dalej, miejmy to w dupie, bo i tak umrzemy, tak? To nie ma też sensu, ale też wydaje mi się, że takie
zero-jedynkowe zrzucanie na coś winy albo dobra, bo ty nie używasz tych okularów, albo bo ty pijesz z plastikowej butelki, to już nie jesteś fit, nie jesteś zdrowy, nie dbasz o to, albo bo z czasem zjesz coś słodkiego, że to też nie należy tak jednak przesadzać. No wiadomo, że też z umiarem trzeba gdzieś tam to wszystko dozować i na to zwracać uwagę. No ale tak jak mówię, jest tyle czynników, że ja nie wiem, czy co my byśmy musieli zrobić, żeby tak naprawdę, wiesz, być zdrowym i zamknąć się na te wszystkie czynniki, które powodują, że nasz organizm jest mniej efektywny, mniej wydajny, chorujemy, szybciej się starzejemy, mamy słabszą regenerację. To jak przy tym jesteśmy? To jakie byś dawała uniwersalne rady na temat na tego, żeby czuć się lepiej na co dzień? Co każdy może chociażby po tej rozmowie, wiesz, od razu zastosować? Szczerze mówiąc, bo przeglądając właśnie te pytania od ciebie, tak się zastanawiałam nad tym, co napisałeś i nad tym pytaniem właśnie, jakie uniwersalne rady mogłabym dać ludziom. I jedyne rady, które mogłabym dać, to takie, które sprawdziłam na sobie. Bo też ja jestem taką osobą, która... Ja nie wiem, jak to jest być osobą neurotyczną. Jestem trochę introwertykiem, bo bardzo lubię czas spędzony ze sobą, ale jednak jest we mnie dużo takiej impulsywności. Jednak bardziej jestem, myślę, w energii takiego ognia, aniżeli wody, takiego spokoju. I zawsze ja miałam akurat problem z tym, że te emocje, które w sobie kisiłam i załóżmy nie wyrzucam ich od razu, no bo też nie zawsze jesteś w stanie je wyrzucić, bo jesteś dorosłym człowiekiem, a nie dzieckiem, które buntuje się cały czas. Tylko są pewne sytuacje w życiu, w których po prostu musisz przygryźć te zęby. Albo jesteś, masz oddziaływanie toksycznych osób i nie potrafisz sobie z tym poradzić. Więc ja bardzo mocno kumulowałam sobie te emocje i u mnie akurat to się objawiało tak, że ja chodziłam cały czas poddenerwowana przez bardzo długi okres. Zresztą u mnie w domu też nie było takiej nauki wyrażania swoich emocji i radzenia sobie z nimi. I nikt praktycznie na to nie zwracał uwagi, tylko po prostu zostawiało się tą osobę z emocjami i idź, rób tam, co chcesz. I ja od kiedy poznałam, załóżmy, jogę i medytację, to bardzo mocno zaczęłam zwracać uwagę na oddech. I tak samo przy psychoterapii, którą przeszłam przez półtorej roku, tam akurat miałam z moją psychoterapeutką taki cykl, który sobie zakończyłyśmy, to właśnie dała mi takie metody i takie techniki relaksacji, które wpływały na to, że ja w danym momencie mogłam sobie radzić z tym całym lękiem, napięciem, stresem, bo gdzieś tam przez to całe kumulowanie tych stresów w moim życiu niestety nastąpił okres, w którym tego było już za dużo i zaczęłam mieć stany lękowe. I stwierdzono mnie depresję kliniczną, którą leczyłam już niestety 3 razy. Jak na razie mogłam odłożyć leki, jest wszystko okej, te stany lękowe się zniwelowały, zmniejszyły, no ale miałam na przykład takie okresy w życiu, że ja nie byłam w stanie prowadzić auta, że ja miałam w głowie tyle myśli, że kurde, mi się wydawało, że zaraz coś mnie zabije, że zaraz coś się stanie tragicznego i wiesz, i pikawa cały czas tak, na przykład byłam na siłowni i nie mogłam stać tyłem do drzwi, bo się bałam, że ktoś do mnie podejdzie i że mnie zabije, podetnie mi gardło, dosłownie miałam takie myśli, to były już takie stany lękowe, tam już ta depresja tak przechodziła gdzieś tam mocno w już takie dość konkretne stany nerwicy, no że musiałam coś z tym zrobić, więc oprócz tej terapii, którą przechodziłam lekami, to też miałam dodatkową psychoterapię, bo nie chciałam działać tylko, wiesz, z jednego poziomu, czyli leki, no i dobra, wszystko będzie okej. Nie, no bo jakby te myśli są we mnie, te stany, ja je czuję fizycznie, że ja nie wiem, tracę oddech, że ja nie wiem, co ja mam robić. I tak samo miałam na przykład podczas lotu samolotem, jakiegoś bardzo długiego, że wydawało mi się, że samolot zaraz spadnie, że wiesz, 1500 myśli na minutę i którymi nie jesteś sobie w stanie poradzić. Więc właśnie ta moja psychoterapeutka nauczyła mnie takiej metody oddechowej. Ja później też się zaczęłam bardzo mocno interesować metodami i jakimiś takimi technikami bardziej oddechowymi. I to moim zdaniem jest ogromny game changer, jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem. Nauczyć się kilku właśnie takich technik oddechowych, zaadaptować to właśnie w te momenty, kiedy czujemy się bardziej poddenerwowani albo kiedy czujemy takie ogromne napięcie. Ja na przykład u siebie widzę coś takiego, że jak mam taki bardzo szybki dzień i wpadam do auta, jadę gdzieś, wybijam, wiesz, jestem w jakimś miejscu, mam 30 minut, wychodzę znowu, jadę w tym aucie zestresowana, puszczam głośną muzykę, wiesz, to światło też z tego wyświetlacza, no to ja już dokładnie jestem w takim trybie jak teraz. Mhm. Czyli czuć ten stres, czuć to poddenerwowanie, czuć tą szybkość. Więc wtedy wchodzę sobie do auta, 5 minut,
przed, załóżmy, wyjściem i stosuję sobie tą technikę oddechową, którą nauczyła mnie ta moja psychoterapeutka. Skupiam się na oddechu. Też bardzo mocno joga dała mi umiejętność prawidłowego oddychania i zauważyłam, jak mój umysł wchodzi podczas jogi w stan flow. Mhm. Bardzo wiele osób, które ja, załóżmy, coachuję, czy też moich znajomych, którym polecam na przykład jogę, bo niestety, ale ludzie, którzy nie dość, że mają pracę siedzącą, ale trochę przesadzają ze sportem, załóżmy crossfitem, takimi mocno siłowymi rzeczami, oni również sami nakładają na siebie takie obciążenia i nakładają na te swoje wady postawy też, tak jak mówię, obciążenia w postaci jednostek treningowych i oni pogłębiają bardzo często te wady postawy, bo mało kto myśli o tym, że przy swoim celu treningowym, załóżmy jakim jest poprawa barków i klaty, równocześnie będzie pogłębiał protrakcję barków, jeśli będzie nieodpowiednio nakładał te obciążenia treningowe, tak, a nie rozluźniał tej klatki piersiowej, nie rozluźniał tego ciała, tylko będzie nakładał jeszcze, napieprzał ciężarami, czy załóżmy ma pracę siedzącą, krzywe biodra, krzywą, źle zrotowaną miednicę i on jeszcze będzie robił siady, hip thrusty w ogóle na maksymalnych obciążeniach, w ogóle nie dbając o tą prawidłowe zakresy ruchu, to ta osoba myśli, że będzie robiła sobie dobrze. A tak naprawdę później jeszcze przyczynia się do pogłębionych stanów gdzieś tam, czy stanów zapalnych, czy w ogóle kontuzji, czy wad, czy pogłębia się po prostu te wady postawy. Więc kurde, zgubiłam wątek, a płynie mi to fajnie, tylko nie wiem, o czym mówiłam. To ja czekaj, to ja po prostu dopowiem, co ja zaobserwowałem. No. Ale ty się w tym momencie namyślisz. No. Efekt jest taki, że to samo widzę po bokserach, załóżmy, albo po osobach trenujących sztuki walki. No tam musisz mieć rozluźnioną tą górę, musisz być trochę zgarbiona, no bo masz w tym momencie no większy zasięg ramion, tak? No tak. No i później widzisz, że załóżmy, jak popatrzysz na Jasona Stathama, tego aktora bez koszulki, to widać, że on ma przecież kaptury tak rozciągnięte, że on jest szerszy w tych kapturach niż nie jeden jest w plecach po prostu. To też dość mocno, jeśli ktoś się garbi na co dzień, pracuje przed kompem, jeszcze później tak trenuje, no to z siłą rzeczy jeszcze bardziej to wszystko pogłębia. Nie? Dokładnie, więc w tym momencie rozluźnianie oczywiście, że też joga bardzo mocno tutaj będzie nam pomocna. A dobra, już wiem, o czym mówiłam. Mówiłam o tym, że wiele ludzi nie jest w stanie wejść w jogę, nie podoba im się joga, bo to jest dla nich zbyt spokojne, a joga może być super intensywna. Są różne rodzaje jogi, jest vinyasa, jest hatha. To niekoniecznie trzeba podczas tej jogi siedzieć, medytować 30 minut, albo to jest za spokojne. Mi to nie jest potrzebne, ja muszę pobiegać, muszę się zmęczyć. Bo tylko i wyłącznie to daje mi takie poczucie, że coś zrobiłam. Ale tak naprawdę, jeśli ty będziesz jeszcze bardziej pogłębiać sobie te wszystkie swoje wady postawy i nakładać jeszcze większe obciążenia na swój organizm, który w tym momencie już jest i tak w złym stanie, no to ty idziesz tylko w kierunku przeciwnym niż do swojego celu i do uzyskania tak naprawdę tego zdrowego, sprawnego i fajnie ukształtowanego ciała. No bo no, można mieć fajne barki i fajną klatę na zdjęciu z przodu, ale jak już zrobisz zdjęcie z boku i widać, że te barki są takie i że w ogóle to ciało jest jakieś takie z dupy i dobra, no fajnie, że masz, że biegasz cały czas, ale jak masz problemy z kolanami i biodrami i boli cię to cały czas, no to tak naprawdę co ty masz z tego życia? Ty trenujesz tylko po to, żeby wyglądać? No moim zdaniem to jest kompletny bezsens, żeby stawiać jakby wygląd ponad zdrowie i funkcjonalność tego organizmu. I właśnie jeśli te osoby, które nie potrafią wejść w ten stan skupienia i w jodze, nie potrafią prawidłowo tego oddechu u siebie ukształtować i jakby skupić się na tym, żeby... Bo w jodze najważniejszy jest tak naprawdę oddech, żeby każdą asanę wykonywać po prostu dokładnie na pełnym wdechu, wydechu. Ten oddech musi być przeponowy, wiadomo. I jakby wtedy wpadasz w taki stan niesamowitego flow. To jest coś porównywalne, kiedy ostatnio gadaliśmy, do pływania. Mhm. Właśnie w jodze to odczuwasz, tylko że jeszcze masz pracę mięśni. Załóżmy, że robisz powitanie słońca, w którym to jest jak wydłużone burpee. Więc jak zrobisz to burpee 10 razy, no to tak czy inaczej twoje ciało się męczy, to też jest wysiłek, to jest praca mięśni głębokich, to jest taka kalistenika tylko na ziemi, bez podnoszenia drążków, jakby twoje ciało też może zrobić bardzo dobry trening, załóżmy przez godzinę czy półtorej godziny jogi, nie musisz koniecznie biegać i pogłębiać sobie tych swoich wszystkich wad postawy. Przecież, żeby umieć biegać, to naprawdę tego też trzeba się nauczyć. Większość ludzi, wiesz, biega znowu zgarbieni, przykurczają, tylko ubijają te krążki między kręgosłupem i wiesz, jakby...
Znaczy bieganie jest najłatwiejsze i dlatego tak dużo osób to robi, bo to jest po prostu, wiesz, bezkosztowo. To wcale nie jest najłatwiejsze, to jest bardzo trudne biegać prawidłowo. Nie musisz mieć żadnych warunków do tego, żeby pobiegać. Mm. Jesteś na wakacjach gdzieś, no wystarczą ci buty, wychodzisz i biegniesz, tak? Ale tak samo z jogą, nie musisz w ogóle nawet wychodzić z domu. Tylko wiesz, bieganie też tutaj się rozbijamy o takie coś, jak ludzie to postrzegają. Daje poczucie zmęczenia, a zmęczenie daje poczucie, że jakby coś zrobiłeś. A sam wiesz, jak to jest w życiu. Czy zmęczenie daje efekty? No nie, tylko bodziec. Złudne poczucie dawania efektów. To jest tak jak w pracy. Ludzie myślą, że jak pójdą na 12 godzin do pracy, to że zrobią lepszy efekt niż jakby, załóżmy, pracowali 3 godziny czy 4 godziny w skupieniu. A tak wcale nie jest. Dokładnie. Wiesz, mi bardziej chodziło o to, że biegając, no to okej, biegasz, spoko, tak? Ale jak ci, wiesz, załóżmy taki facet jak ja, 100 kilo i tak dalej, łysy, powie, no wiesz co, ja dzisiaj jogę robiłem, to tak właśnie, coś jest nie tak. Słuchaj, jak zrobisz, naprawdę, winiasa joga, która jest bardzo dynamiczna, tam są zmiany w ogóle tych sekwencji, to jest jak trening gimnastyczny. To jest, wiesz, sylwetki gimnastyków, oni nie dźwigają zazwyczaj ciężarów, podciągają się na drążkach, robią jakieś swoje akrobacje, pracują izometrycznie ze swoim ciałem. Tam nie ma jakichś, wiesz, wybitnych obciążeń. Tam są zazwyczaj spięcia całego ciała. Kurczę, jest dużo osób, które trenuje tylko i wyłącznie z obciążeniem własnego ciała i ma super efekt. Pilates chociażby, no to dziewczyny mają piękne sylwetki. Nie trzeba koniecznie nakładać jakichś obciążeń w postaci dodatkowych kilogramów, żeby to ciało fajnie wyglądało. Tutaj przechodząc płynnie do kolejnego pytania, które widziałam gdzieś tam w twoim spisie, bilans kaloryczny będzie decydował o tym, jak nasza sylwetka wygląda. I tutaj też płynnie, zahaczając o temat światła niebieskiego, no niestety ta ekspozycja na światło niebieskie też ma ogromny wpływ na nasze hormony i na poziom chociażby greliny, leptyny, która odpowiada za poczucie głodu i sytości, no głodu i sytości, tak? I to też będzie decydowało o tym, czy nam się chce jeść, czy nie chce się jeść. Więc jakby wiadomo, że trzeba zachować zdrowy balans między tym wszystkim, ale trzeba też pamiętać o tym, jak to jedno po prostu wpływa na drugie, żeby faktycznie tą ekspozycję na to światło niebieskie zmniejszać i zwiększać ilość tego dobrego snu, fazy, REM, tak, żebyśmy jednak tą higienę snu zachowywali, bo to wszystko będzie miało wpływ na tą naszą fajną sylwetkę, a nie tylko to, że pójdę na trening siłowy, czy wyjdę pobiegać, tak, no bo siedzisz 8 godzin przed komputerem, załóżmy, idziesz pobiegać, później znowu wracasz przed kompa i zastanawiasz się, dlaczego nie masz efektów sylwetkowych jakichś tam fajnych, no bo załóżmy, nie potrafisz kontrolować nad tym swoim głodem i po tym treningu wpieprzasz, bo jesteś przebodźcowany, załóżmy, pracą przed komputerem i nie potrafisz tego opanować. Dużo jest czynników. No ja właśnie nad tym się zastanawiam teraz cały czas. Nie wiem, co ze mną jest nie tak, bo trzymałem naprawdę przez mega długi okres jakby dietę. Jadłem w opór czysta, sam sobie gotowałem. Chodziłem na treningi, wiesz, trening sam na siłowni 2 godziny plus jeszcze cardio 35-40 minut. A efekt jest taki, że ci powiem, efekty mega mierne. Teraz w tym momencie? Teraz już znowu przeszedłem na catering dietetyczny. Miałem tydzień, że kompletnie się nie trzymałem, miałem w dupie. Teraz jestem drugi tydzień czy trzeci na cateringu dietetycznym, bo ja chcę po prostu odbudować taką zdrową relację z jedzeniem. Bo ja wtedy już jadłem i jadłem tylko, żeby to było paliwo i miałem to w dupie. Ale do tego stopnia, że już później, jak byłem tym bardzo zmęczony, to jadłem wszystko, byleby czegoś niezdrowego, byleby coś niezdrowego po prostu zjeść, nie? Żeby w tą drugą stronę znowu pójść. Ale kiedy to było? To jak kiedyś niezdrowo? Teraz? Pomiędzy naszymi rozmowami, no. Aha, czyli jak nie miałeś takiego 100% fokusu na tym zdrowym żywieniu, dokładnie, że jakby musisz mieć ten fokus na tym zdrowym żywieniu, żeby... Inaczej, już mnie to zmęczyło po prostu dość mocno, że wiesz, że przez 9 miesięcy trenowałem mega mocno. Oczywiście jakby tam, wiesz, nabrałem masy mięśniowej i tak dalej, widzę, że te mięśnie się pozmieniały, ale tam, gdzie chciałem najbardziej zadziałać, tam jakichś spektakularnych efektów nie było i zacząłem się dość mocno frustrować i stwierdziłem, dobra Wojtek, odpuszczasz, i taki reset jakby sobie zrobiłem. Wręcz to w drugą stronę poszło, wiem, że aż przegiąłem pałę w drugą stronę. Ale ty jakie, załóżmy, efekty chciałeś mieć takie, że nie byłeś ich w stanie osiągnąć? Co tam, o co tam chodziło? Wiesz co, definicja, czy... Inaczej, ja nigdy na wagę nie patrzę, ale ja mam tak po moich rodzicach, że mi się stricte odkłada wszystko jakby w pasie i w brzuch i tak dalej. I tak jak wiesz, mi zaczęło nogi wycinać, że u mnie każdą z 4 głów na udzie jesteś w stanie zobaczyć, jak napnę, żyły mi gdzieś tam wychodzą. Tak, no ten bebzon cały czas jest, jak nie większy czasem, nie? I co, i zaczęło cię to frustrować, że po prostu trzymasz miechę, a jednak... Dość mocno tak, że... Ale co, faktycznie nie było żadnych efektów, czy po prostu znaczy, były efekty, wolne. Jakbym ci pokazał zdjęcia, to były, tylko jak na to, co trenuję i jak na to, ile się tego trzymałem, no to bardzo małe. Okay. I wiesz, to mnie już zaczęło frustrować po prostu, a dwa, stwierdziłem też...
to, co ostatnio rozmawialiśmy, że musisz mieć wybór. To znaczy, że masz priorytety. Mm-hmm. No ja w pewnym momencie stwierdziłem, że to dla mnie jednak nie jest priorytet, skoro ja na to 3 godziny dziennie minimum poświęcam sam mm-hmm. trening, nie mówiąc już o przygotowaniu diety, zakupach i tak dalej. Mm-hmm. Tylko ja wolę się skupić po prostu na robocie, którą dobrze wykonuję, która mi idzie fajnie. I tam sam jestem odpowiedzialny za efekty mm-hmm. i wolałem się po prostu na tym skupić. Dlatego odpuściłem jakby to troszkę, ale teraz muszę zrobić 2 kroki w tył, zobaczyć, co z tym jest nie tak, albo co ewentualnie mogę poprawić i znowu wrzucić na wysokiego konia, znowu wskoczyć. Albo nie? Właśnie nie wskakiwać na wysokiego konia, tylko pozwolić, żeby te 2 kucyki jechały sobie obok siebie, bo jednak te 2 kucyki pociągną cię dłużej dalej, aniżeli jeden koń, który będzie galopował bardzo szybko, interwałowo i zmęczy się też i wyeksploatujesz go. Moim zdaniem nie ma sensu. Moim zdaniem właśnie bardzo ważny jest ten balans, jeśli chodzi o tą dietę, bo załóżmy, że poświęcisz na to nie 3 godziny, ale 1,5 godziny i właśnie nie pójdziesz w tą skrajność, że żresz tylko niezdrowo, tylko będziesz w miarę jadł okej, ale też nie przesadzał. No jest zasada Pareto, tak? No dokładnie. Moim zdaniem zasada Pareto najlepiej działa we wszystkich dziedzinach życia, że dajesz to, co jest kluczowe, wiadomo, że najpierw warto jest znaleźć to, co jest kluczowe i później dopiero te optymalizujesz ten czas, no bo czy to, że będziesz miał ładniejsze ciało, czy to, że na przykład załóżmy zrobisz dodatkowe 4 serie na biceps, wpłynie na to, że będziesz czuł się lepiej. No nie, skoro tobie zależy na tym brzuchu, no to wiadomo, że trzeba zrobić trochę redu bardziej i skupić się na załóżmy interwałach cardio, czy wiadomo, no uszczupleniu bilansu energetycznego, aniżeli na tym, żeby poświęcać na trening 3 godziny dziennie, nie? No bo to bez sensu. Powodujesz większą, będziesz bardziej głodny po prostu, a ty jakby nie chcesz być bardziej głodny, bo to będzie cię dodatkowo frustrowało. No to idzie w 2 strony, no też tak. Wiesz, znaczy no to już wchodzimy na taki wiesz mega temat i stricte jakby wiesz sylwetkowe, mm-hmm. ale efekt jest taki, no że jeśli trenujesz więcej, potrzebujesz pieprzyć więcej. Dokładnie. Siłą rzeczy dalej chcesz przyspieszać tą redukcję, obcinasz sobie kalorii i w końcu dochodzi do tego, że dostajesz za mało kalorii i twój sam organizm zwalnia i efekt jest taki, że pomimo tego, że trenujesz 2 razy więcej niż powinieneś, jeść 2 razy mniej niż powinnaś, no to efektów nie ma, bo są 4 razy gorsze, bo to jest się frustracja. Po prostu zatrzymało, nie? No jest frustracja po prostu. I też ty widzisz, że o kurde, coś jest nie tak. Coś się, no niestety, nam tutaj zepsuło. Ale większość osób też, które trenuje sporty sylwetkowe i jest cały czas, są wycięte, no to oni po prostu są na środkach różnych. No dokładnie. Wiesz, tak season, off-season i season to wycięcie to jest tylko na 1-2 tygodnie. A nam się wyobraża, że to jest. Że oni tak przez całe życie wyglądają. No. Wiesz, ja próbowałam tak zrobić przez 3 lata. Pokazywałam ci zdjęcia, tak. Nie? Ja właśnie nie pokazaj zdjęcia, ale mówiłaś. To pokażę ci zdjęcia. Myślę, że mogę pokazać też widzą zdjęcia. Ja to chodziłam przez 3 lata wycięta. Albo pokaż mi, a po prostu mi wyślesz to zdjęcie i je wrzucę do filmiku. Dobra, pokażę ci. I nie było z miły, nie było tygodnia offu. Było cały czas napierdzielanie, napieprzanie. To byłam ja przez całe 3 lata. I takim cudem doprowadziłam się 2 razy bez do tego, że nie miałam po 2 razy przez rok okresu. Mm. Ogromne zaburzenia hormonalne. No, kurde, to był bardzo niski body fat. Ja uważałam, że jestem bardzo gruba. Będzie widać. Będzie widać, myślisz? Tak. Tak? No, widzę, że widać. Elegantko. Tak, że wyglądała. No i powiem ci szczerze, że ja na przykład w swoim najmniejszym okresie ważyłam, najmniejszym wagowym okresie ważyłam 49 kilo. Jak ja teraz załóżmy widzę dziewczynę, przyszła do mnie wczoraj na trening taka super szczupła tancerka, wiesz, ona ma 1,62 m, ja mam 1,70 m i ona mi mówi, że waży 49 kilo. Ja na nią patrzę, mówię, kuźwa, jaka ona jest chuda. Ja miałam 1,70 m, ważyłam 49 kilo i ja uważam, że jestem gruba. Że ja jeszcze muszę schudnąć, nie? Że to w ogóle, wiesz, ja nawet nie mogłam na siebie patrzeć w lustro. Po prostu uważałam, że jestem obrzydliwa. Że jakby jak to jest możliwe. I wiesz, i te osoby z zaburzeniami odżywiania i z zaburzeniami w ogóle postrzegania tego wizerunku, ortoreksją czy jakimiś różnymi takimi problemami psychicznymi, które są skorelowane z jedzeniem, z ćwiczeniami, z tym całym takim wymysłem, chociaż nie do końca wymysłem, bo podobno księżniczka Sisi, mhm. czyli tam już ileś tam lat temu, ona też była mega zaburzona, jeśli chodzi o odżywianie i w ogóle o ćwiczenia. Też miała ortoreksję i kompulsywne zajadanie i anoreksję i bulimię ona miała akuratnie. Więc to jest bardzo ciekawe, że nawet w tamtych czasach, no kiedy Sisi żyła, no załóżmy, że kuźwa, powiem ci, że dla mnie to mega zdziwiło. Czekaj, księżniczka Sisi. Jak się dowiedziałam o jej historii, ona w 1800,
90 roku, no to ile lat temu, nie? No to już wtedy były zaburzenia odżywiania, załóżmy, że to z nami jest od zawsze, tak? To nie jest taki w sumie wymysł tylko tych czasów. To zależy też wszystko od mody. W tamtych czasach też wszystko od mody zależało. No. Nie pamiętam, które to były lata, ale wiem, że była królowa Francji, która miała jakiś tam przydomek typu białoskórna czy coś w tym stylu. I ona się smarowała ołowiem, bo wtedy uzyskiwano ten efekt, że ołów pod wpływem utlenienia, on się robi biały, śnieżno-biały. No i ona no, po prostu dość szybko sobie padła, nie? No bo no, wiesz, zakaziła się po prostu ołowiem. No ale wszyscy ją szanowali i uważali, że to ona powinna być królową, że ona jest najszlachetniej urodzona, no bo ona jest najbardziej biała, nie? No ciekawe są te tematy, bo nam się to w sumie wydaje, że to wiesz, to jest nasze czasy i tak dalej, że to jest moda, ale to zawsze z nami było, jak widać. No więc ja miałam takie zaburzonka odżywiania, też tak wyglądałam super stricte, byłam wycięta, ale ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to będzie miało ogromny wpływ na to, czy ja będę dobrze się czuła. Ja wcale się dobrze nie czułam w takiej sylwetce. Teraz się czuję super, chociaż ważę z 10 kilo więcej, jak nie 12, 13 i czuję się fantastycznie, czuję się naprawdę świetnie. I czasem właśnie słyszę takie komentarze, załóżmy, trochę uszczypliwe i tak dalej, że wiesz, no, że kiedyś byłaś szczuplejsza i w ogóle kiedyś to byłaś super chuda, nie, czy tam XS. Ale ja sobie myślę, ale ja w ogóle wtedy się sobie nie podobałam. Ja w ogóle... Jakby tam nie było czułam się jakby kobieta. Ciało, że mięsień, tak. A nie, że to jest jakby ja nie coś czułam swojego. Się jak kobieta, nie czułam się w ogóle ze sobą dobrze. Poza tym hormony mają tak ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie i na poczucie naszego szczęścia. Ja teraz w końcu się wysypiam. Ja wtedy miałam tak bezsenne noce. Nie mogłam spać. Kurde, chodziłam non-stop sikać w nocy. W ogóle nie mogłam, wiesz, jakby funkcjonować jak taki zwykły, żywy, zdrowy, normalny człowiek, nie? Po prostu ewidentnie tam był cały układ hormonalny rozstrojony. Ja znowu tak miałem, jak pływałem, że zacząłem brać inny typ białka po treningu niż normalnie. Normalnie brałem izolat, a wtedy zacząłem brać hydrolizat. I on mnie zaczął tak wypłukiwać, że w ciągu 2 tygodni straciłem chyba 7 kilo masy ciała, nie? Co ty mówisz? I wiesz, w opór ja wyglądałem zajebiście, mega się cieszyłem, tylko dochodziło do tego stopnia, że jak mieliśmy na rozgrzewkę załóżmy 500 metrów przepłynąć, tak ja po tej rozgrzewce już mówię trenerze, nie dam rady, ja kurwa z wody nie umiem wyjść. No. I on mi powiedział, Wojtek, masz przez 2 tygodnie zakaz trenowania, idź, żryj co chcesz, masz pić co chcesz, tak żebyś odzyskał jak najszybciej jakby tę wagę. Wróciłem po tych 2 tygodniach 10 kilo cięższy, ale nagle trzaskałem treningi, że pierwszy nagle znowu i pełną siłę, nie? Dokładnie, ja pamiętam też, jak miałam te swoje zalążki, już początki tego guza jajowodu, te tematy, co ci opowiadałam na ostatnim podcaście. I uświadomiłam sobie o tym 2 dni temu, kiedy byłam na rolkach, bo w Gliwicach jest taka zajebista trasa rolkowa, że jedziesz pół godziny w jedną stronę obok autostrady i wracasz sobie pół godziny takim zwykłym betonem i w ogóle praktycznie nikt tam nie jeździ, jest czyściutki ten beton, więc jak jest słoneczko, to wiesz, śmigasz sobie po prostu happy life, słuchawki i jazda, uwielbiam to miejsce. I jak miałam te problemy bardzo mocne z bólami brzucha, w ogóle wiesz, stany zapalne, to ja w ogóle wiesz, 10 minut w jedną stronę i ja mówię, no nie, no... Ja po prostu w sobie to byłam tak rozstrojona, mi było ciężko w ogóle ubrać rolki. Ja pamiętam ten stan, kiedy ja po tych 10 minutach no myślałam, że wyzionę ducha, jakby jak to jest możliwe. A przedwczoraj godzinka tak, mówię, kurde jak to pykło, nie? Mówię, przypomniałam sobie ten moment, kiedy wiesz, 10 minut byłam w stanie w jedną stronę przejechać, 10 minut w drugą, mimo że byłam wysportowana, wiesz, cały czas trenowałam. Normalnie wtedy miałam też epizod, że właśnie tak mocniej do tych sportów walki się przykładałam, bo chciałam walczyć w MMA, nawet tam już były jakieś tam kontrakty podpisywane, ale no niestety miałam problemy z tym swoim zdrowiem i nie byłam w stanie w ogóle podjąć wtedy tego zadania i naprawdę to... To był mega ciężki czas, mega się cieszę, że udało mi się to, wiesz, wyjść z tego i wyregulować, bo byłam sfrustrowanym, smutnym i człowiekiem wiecznie zmierzłym. No podejrzewam, no. No bo to ból, po prostu ból, cały czas. No masz zapalenie całego ciała, to wiesz, no. W ogóle organizm działa na 50% obrotów, o ile w ogóle działa w Dokładnie. Jakikolwiek sposób. A nie? To oddziałuje jeszcze na inne różne tematy zdrowotne, no bo załóżmy, że bolą ci jajowody. Jajowody są no, praktycznie przy jelitach, więc jelita od razu też dostają w dupę. Znaczy, no. No tak. Dokładnie. Że je boli, no. Dokładnie, one też są po prostu opuchnięte. Cały czas jest tam stan zapalny, bo jedno oddziałuje na drugie, no więc problemy jelitowe to jest dramat.
Ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy funkcjonują normalnie, mają jakieś IBS czy problemy jelitowe, bo to są straszne rzeczy. Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, jak alergie pokarmowe mogą wpływać na dyskomfort funkcjonowania człowieka, dyskomfort życia ogólnie. To jest hardcore, jak masz problemy jelitowe. Wieczne bóle brzucha, biegunki, wzdęcia, wzdęty brzuch. Idziesz na randkę z chłopem, a po prostu zastanawiasz się, kurde, kiedy wyjdziesz do toalety albo czy się nie zesrasz. No serio, no to po prostu już są takie stany. No, o tym na przykład mama ginekolog bardzo dużo mówiła, nie? No, bo ona na przykład ma IBS, że no wstyd jej było się załatwić przy partnerze jak on był w domu, bo po prostu jakby bomba się rozjebała w kiblu, nie? No dramat, no wiesz, to są normalne ludzkie tematy. Ja wiem, no to są ludzkie sprawy, jak najbardziej, tak. To jest ciężki temat. Nie wiem, czy chcesz go poruszać. Znaczy nie, mam z tym problemu, możemy jak najbardziej pokazać. Nie idźmy w to dalej. Nie będziemy nic mówić o autopsji. Nie, ale to powiedz mi tak, bo ostatnio mega mnie zaciekawił jakby temat CBD i medikany, więc chciałbym o to zapytać. Na początku, bo ja się sam na tym kompletnie nie znam i chciałbym ciebie potraktować jako taką moją wyszukiwarkę Google. Jasne. Świetnie. Zobaczymy, ile wyników, jak szybko wyplujesz. Bardzo dobrze. Czemu jest tak wiele odmian, typu jakieś żelki, skręty, czy też w formie olejków? To ma jakiś bezpośredni wpływ, czy to po prostu dla komfortu klienta, żeby mógł sobie spożywać? Wiesz co, na pewno też dla komfortu klienta, żeby można było to w różnych formach przyswajać, ale na pewno największa przyswajalność jest jednak przez te nasze wszystkie błony śluzowe, czyli czy to w formie oleju, czy to wiadomo w formie waporyzacji, bo jeśli my tylko podgrzewamy, a nie palimy, no to też wiadomo, że więcej się po prostu przyswaja tych związków. No a ten rynek, jak każdy inny, jednak jest już dość mocno skomercjalizowany i czy to lizaki z CBD, czy to jakieś właśnie skręty, czy to maści, czy to olejki, no to czy kawa, no to każdy po prostu szuka jakby produktu dla siebie i szuka możliwości, żeby jak najbardziej to sprzedać. Jak największej gronie ludzi, jak największemu gronie klientów i ludzi. Ostatnio też mówiłaś, że CBD może wpłynąć na kreatywność, na regenerację. Czy są jakieś poszczególne odmiany, które na coś wpływają, czy po prostu CBD jest jedno i tyle? Wiesz co, są odmiany CBD, tych fitozwiązków. Tam jest CBG, CBN. Z tego co pamiętam, to CBN chyba najbardziej wpływa na sen. Nie jestem jakby takim jeszcze wyspecjalizowanym ekspertem, żeby o tym mówić tak, wiesz, super płynnie. Dla mnie to też, ja w tej branży jestem dopiero od 2-3 miesięcy, więc wcześniej oczywiście, że stosowałam CBD, ale jakby przez to, że też zaczęłam współpracować z medikaną, też ten temat zaczęłam bardziej zgłębiać, bo jednak widzę w tej naturoterapii ogromny potencjał i chcę znowu zapisać się na studia z naturoterapii, bo już miałam moment w swoim życiu, kiedy zapisałam się na studia z naturoterapii, ale niestety nie miałam czasu i musiałam z nich zrezygnować. Też bardzo bym chciała teraz pójść w akupunkturę, jeśli chodzi o jakiś tam rozwój moich umiejętności i kompetencji. I to jakby wszystko pięknie się łączy, bo no CBD jest to też naturoterapia. Jest to środek, który pozyskujemy z roślin, które no nie są gdzieś tam tworzone chemicznie, tak? To nie są jakieś suplementy, gdzie się tam łączy różne składniki, tylko to po prostu jest związek, który występuje w naturze. Więc też z tego powodu bardzo mocno mnie to zainteresowało. Ale twoje pytanie odnośnie koncentracji CBD? Najpierw było takie, czy są jakieś różne zastosowania danych związków, a teraz, to jest druga część tego pytania, kiedy powinienem po taki związek sięgnąć? Kiedy widzę, że z czymś załóżmy nie dojeżdżam, ale właśnie z czym mogę nie dojeżdżać? W czym mi to może pomóc? O. Wiesz co, na pewno na początku, tak jak już wspomnieliśmy, od początku naszej rozmowy najważniejsze będzie to, żeby zadbać o podstawy. Czyli sen, regeneracja, ta higiena snu, odpowiednia dieta, bilans kaloryczny i wiadomo, że dopiero później sięgać po jakieś suplementy czy też właśnie naturoterapię, bo to nie będzie remedium na całe nasze zło. Jeśli ty będziesz bodźcował się tym światłem niebieskim i będziesz myślał, że CBD wpłynie na poprawę regeneracji, wpłynie, ale jednak w niewielkim stopniu. Na pewno najważniejsze jest to, żeby zadbać o te podstawy i dopiero później dodać ten suplement do CBD. Kiedy? Na pewno kiedy mamy problemy ze snem, z zaburzeniami właśnie jeśli chodzi o cykl dobowy, to bardzo fajnie to będzie działało. Też CBD jest przebadane pod kątem wpływu na stany bólu, na odczuwanie bólu. Jeśli mamy właśnie też jakieś
problemy zdrowotne typu przewlekłe bóle, to bardzo fajnie nam to będzie pomagało, żeby te bóle zniwelować. Na koncentrację, bo wiadomo, że też to, że będziemy mieli wydłużony prawidłowy sen, będziemy mieli fajną regenerację, no to też to będzie powodowało, że nasz fokus będzie lepszy w ciągu dnia. CBD brać najlepiej w ciągu dnia, czy o jakichś określonych porach, przed snem, po przebudzeniu? Ja akurat stosuję 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Mhm. 2-3 krople rano, wieczorem. To jest dla mnie najlepsza opcja. I właśnie, jak wybrać odpowiedni produkt dla siebie? Mhm. Już nawet powiedziałeś jakby, że waporyzacja i olejki mają najlepszą wchłanialność, więc na tym chciałbym się po prostu skupić, już tam zostawiając te ciasteczka, żelki i tak dalej. Ale wiem, że są jakieś różne stężenia. Tak. Od 5 do 10% zazwyczaj mówi się, że to jest tak bardziej... Żeby posędziało delikatnie. Ale żeby nie dało. Nie zdówek nie dało. Nie, można powiedzieć, że to jest bardziej taka dawka rekreacyjna, taka poprawiająca parametry, ale nie w taki sposób jak na przykład to 15 do 30%. To już jest jakby taka dawka bardziej terapeutyczna. Mhm. To już są większe stężenia i nie można też akurat w tej branży mówić, że coś definitywnie wpływa na to, bo to jakby jest nie do końca przebadane. To nie są leki, więc też nie można mówić, że CBD coś leczy, ale wiele osób, które na przykład ma nowotwór, stosuje te większe stężenia CBD. I załóżmy osoby, które właśnie mają te przewlekłe bóle, raczej stosują te większe stężenia CBD, a te osoby, które mają problemy załóżmy ze snem, z jakąś regeneracją, z koncentracją, to raczej stosują te niższe stężenia CBD. Ty stosujesz które? Ja 10%. 10%, czyli te mniejsze. Tak. Jest możliwość, że załóżmy będę brał CBD, żeby lepiej spać, czy żeby łatwiej zasnąć. Będę brał CBD. Będę brał cię. Dokładnie, w CBD. Czy jest taka możliwość, że jak już to odstawię załóżmy po roku, nie będę umiał bez tego zasnąć? Nie, CBD nie uzależnia i nie ma w ogóle związków psychoaktywnych, więc w żaden sposób nie wpływa na jakiś taki układ, który będzie powodował, że twój mózg zmieni jakieś tam A nie ma możliwości, znaczy jeśli się zagłębię za mocno, to przepraszam, ale nie ma takiej możliwości, żeby jakoś to działało krzyżowo, na przykład tak samo jak melatoninę niektórzy biorą, po to, żeby zasnąć. No to jeśli tak będziesz brać ją dość sporo przez długi okres czasu, no to później możesz mieć problemy, żeby zasnąć, bo twój organizm już przestanie wyprodukowywać po prostu melatoninę. Nie wiem, czy to tak działa, przyznam szczerze. Znasz badania na ten temat, że to tak działa? Czytałem na ten temat, no i wiem, bo moja babcia też kiedyś dość sporo brała tej melatoniny, no i już nie umie zasnąć bez melatoniny. Może to też działa trochę placebo, nie? A może też babcia siedzi za długo przed telewizorem wieczorem? Właśnie nie do końca po sobie krzyżówki rozwiązuje przed snem. Aha, więc okay. Już w tą stronę jak no to wyjdzie. Ciekawe. No więc dlatego wiesz, chciałem zapytać. Ja też się na tym nie znam, chciałem zapytać, ale no to kwestia po prostu, żeby badania poczytać i wtedy się wypowiadać. Wiesz co, jeśli chodzi o uzależnienie od CBD, to nie wykazuje CBD takiego, nie ma działania CBD, które by uzależniało, ale być może jakiś efekt placebo na tej zasadzie, że właśnie bez tego nie możesz zasnąć, bo to stosujesz, no to być może tak jest. Powiedz... Inaczej, bo to mnie bardzo mocno zastanawia. Mm-hmm. Ja kiedyś się spotkałem z takim i dość blisko mi jakby do tego stwierdzenia, że uzależnić teoretycznie można się od wszystkiego. No można. Że stricte sama substancja może nie być uzależniająca, ale nasz mózg działa tak, że bez czegoś sobie nie poradzi. Tak, tak, to prawda. Więc to prawda. No to dobra. No myślę, że można sobie tak kręcić coś bardzo mocno, że na przykład bez tego nie jestem w stanie zacząć dnia. No na przykład bez powąchania kawy rano, nie? Dokładnie. Bez jedzenia śniadania nie jestem w stanie wyjść z domu. Albo no różne są, nie? Mhm. Bez ciebie nie jestem w stanie żyć. A później okazuje się, że zegar dalej tyka. Dokładnie. Albo że jest nawet lepiej. Dokładnie. Dokładnie. Ale i tak serce płacze. Co byś powiedziała osobie, która chciałaby tego spróbować, ale nie ma pewności, czy to zadziała, albo boi się być wytykana palcami, że wiesz, ćpun i tak dalej? www.medicanashop.pl i po prostu zamówić. Zamawiamy, jeśli chcemy, to piszemy do nas o jakiś kod zniżkowy i my wysyłamy kod zniżkowy i sam może sobie przetestować to. Ty masz jakiś swój kod zniżkowy przypisany do nie ciebie? Nie mam, ja tylko osobom daję jakby, bo jestem wiceprezesem, wiesz co? Nie, no ale już myślałem, że Ola 15 na nie, przykład. Nie, mam kodu, nie mam. Wiesz, jak ktoś chce, no to napisze zazwyczaj jakiś tam jakiś rabat, zniżkę. Zazwyczaj dajemy po prostu takim osobom, które chcą przetestować i się tam boją. Ale takich regularnych kodów nie mamy, no bo raczej jesteśmy tego zdania, ja i Błażej, że zniżki nam trochę ujmują. Że nie jesteśmy osobami, które wiesz, będą wyprzedawać te produkty.
chcesz, kupujesz, nie chcesz, nie kupujesz. To tak, wiesz, jak jest ze znajomymi. Ktoś ci mówi, no a przecież jesteśmy znajomymi, powinieneś mi dać rabat na usługę. No, przecież jesteśmy znajomymi, no. To właśnie daj mi, kurde, zarobić i daj mi napiwek, bo coś robię. No. Wiesz, co chodzi, więc... Tak jak my nie chcemy jakichś zniżek i rabatów, no to tak samo, wiesz, chcemy, żeby klienci doceniali nasz produkt, no i po prostu kupowali go w normalnej cenie, tak? No bo jednak tam jest nasza praca, wiesz, całość. Ja ci powiem, znowu mam w tą stronę, może to jest patrzenie, może parę razy przepłaciłem, ale nie wiem, jestem nauczony tego, że jeśli ktoś ci daje jakąś cenę, no to on wycenił swoją wartość raz. Dokładnie. I bez sensu, żeby się z nim targować, żeby z czymś schodzić jakby w dół, bo on by musiał z czegoś zrezygnować dla ciebie. Tak, dokładnie. Ja bardzo rzadko negocjuję, praktycznie w ogóle, chyba że idę do miejsca, gdzie negocjacje są pożądane wręcz, albo no Turcja to same i z bazar. Tym miejscem. Słucham? Turcja i bazar. Nawet nie chodzi o to, tylko bardziej, wiesz, jak chcę samochód nowy kupić. Okay. No to w salonach samochodowych no negocjujesz, no tak? Tam, wiesz, katalog... Tak, tam tak. Po prostu ta cyfra tam jest, tak? Tak. Tam negocjujesz i musisz negocjować po no prostu. No jasne. To wiesz, ja na przykład kompletnie negocjuję. To samo ktoś do mnie czasem pisze, Wojtek, no a tam załóżmy robiłam u kogoś tam szkolenie, załóżmy, czy tam u Oli, czy coś, to czy jakiś rabat. Wiesz co, no, rabat jak najbardziej jest, ale stolicą Maroka i dla mnie się kończy w tym momencie temat. Ja nie daję żadnego rabatu, nie ma takiej opcji. Ja na tyle wyceniam swoją pracę i to ja ci mogę zrobić za 500 zł mniej, załóżmy szkolenie, tylko w tym momencie ja ci połowy tematów nie powiem. Jeśli to akceptujesz, to spoko. Ale no, wiem o co chodzi. No ja nie, wiesz, ja też już staram się, teraz znowu podwyższyłem ceny swoje za lasery, za szkolenia, po to, żeby, broń Boże, nikt mnie nie wybierał pod względem aspektowym, cenowym. Jeśli ktoś będzie chciał do mnie przyjść, to przyjdzie. Jeśli dla kogoś jest decydująca cena, no to przepraszam, ale no nie u mnie. Ja już wiem, jaką wartość dowożę. Ja nie chcę konkurować po prostu ceną, że jestem najtańszy. I ja mam to samo z klientami, że przyznam szczerze, że od kiedy nie ma negocjacji cen i ci klienci, którzy, dla których najważniejszym czynnikiem jest cena, do mnie po prostu nie przychodzą, to jestem zdrowszym psychicznie człowiekiem, bo ci, te osoby, które negocjują te 10-20 zł w dół, to bardzo często im nie zależy na tym, żeby uzyskać jak najlepszą jakość produktu, wiedzy, usługi, tylko im zależy na tym, żeby uzyskać tanio już na teraz i najlepiej, żeby ktoś odjebał za nich całą robotę. Dokładnie. Tak to wygląda. No. A jeśli klient wie, że płaci za coś, jest jakościowo, słuchaj, moi najlepsi klienci sami mi dają podwyżki. To jest niesamowite. Wiesz, ja mówię, że tyle i tyle, załóżmy za treningi teraz, bo jest inflacja, a ona mi mówi nie, ja ci dam tyle. I ona mi daje więcej. I ona mówi, ale coś jeszcze więcej zapłacić? Mówi, nie no, spokojnie, jest okej. Już i tak podwyższyłam ci tą cenę, a ty dałaś mi jeszcze więcej. A ona mówi, ale ja tak bardzo cenię twoją pracę, że naprawdę chcę płacić ci więcej. I to są moi najlepsi klienci, a nie ci, co negocjują w dół. Zazwyczaj są pretensjonalni. Ja też tak mam, że jak wiesz, chodzę do kogoś, tak jak chodziłem tutaj do takiego znajomego barbera w Żorach, ja też mówię, Damian, kurwa, podnieś ceny. Ja mówię, tak. Bo chłopie, ty kasujesz 100 zł załóżmy za kombo, czyli za górę i brodę. Ja mówię, tyle co przeciętny gościu, co normalnie jakby strzyże. Ja mówię, no ty jesteś no parę levelów wyżej, podnieś te ceny. Dokładnie. Bo się zastanawiam, Damian, ja ci od dzisiaj zacznę płacić załóżmy 120, ale podnoś te cholerne ceny, nie? Bo to uwacza mi. Znaczy nawet nie chodzi o to, tylko ja chcę mu więcej zapłacić. No wiem, ja jestem bardzo zadowolony z tego, ja chcę ci więcej zapłacić. No tyle. Ja uważam, że robisz lepszą robotę niż na tyle, ile ty się cenisz. Nie? Rozumiem. Efekt jest taki, że później on się zachował znowu bardzo fair, ja tego, broń Boże, nie oczekiwałem i tak robiłem inaczej. On powiedział, dobra Wojtek, dzięki tobie, tam jeszcze ktoś mi powiedział, że mam podnieść ceny, to dla ciebie zostałem stare ceny. Nie? Czaję. No, nie o to mi chodziło, ale dokładnie. Dobra, no jak tak chcesz, no to trudno. Tak? Dokładnie. No, co ci mam powiedzieć? Spoko. Ale wiesz, walka ceną jest zawsze tragiczna. Jak ktoś pierwszy co zaczyna mówić, że a to możemy jakby coś z ceną pokombinować, to na 99% nie warto się tam pchać. No dokładnie, ja też, tak, też mam takie zdanie i też nie wchodzę w jakieś negocjacje cenowe z klientami, jeśli ktoś uważa, no dobra, ten trener będzie ze mną trenował za mniejszą kwotę, ale kurde, czy ten trener, nie wiem, był na Bali, załóżmy, kształcić się u jakichś osób, które zajmują się jogą od kolebki, od podstaw, czy ta osoba jeździ po świecie, pozyskuje swoją wiedzę? Nie, zazwyczaj tacy trenerzy robią dużo godzin, za małą cenę, nie mają czasu, żeby się rozwijać, a ja jestem tym trenerem, który woli zrobić mniejszą ilość godzin, dostarczyć tym klientom 100% jakość, pokazać im różne możliwości, które mają, nie zamykać się tylko na trening siłowy, tylko zrobić tej dziewczynie jeszcze więcej, jakby dać jej jeszcze więcej tej mojej wiedzy, którą ja pozyskałam, żeby ona po prostu miała inne różne możliwości, a nie tylko, wiesz, ten trening na siłowni, tak? To ja znowu a propos tego, co mówię, że ktoś pracuje dużo i przez to nie ma czasu na nic, musiałem wyciągnąć telefon i odkopać mój ulubiony cytat. Nassima Taleba oczywiście. Dopiero niedawno ciężka praca
stała się powodem do dumy, a nie wstydu z powodu braku talentu, finezji i przede wszystkim sprecatury. Ja to uwielbiam. Jeszcze raz to powiedz, a nagramy to na moje stories. Dobrze. Podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy z Olą powinien być ten cytat Nassima Taleba. Dopiero niedawno ciężka praca stała się powodem do dumy, a nie wstydu z powodu braku talentu, finezji i przede wszystkim sprecatury. Dlatego pracujmy efektywnie, a nie dużo przemęczając się. Dokładnie tak. Ola, czy masz coś jeszcze do dodania? Bo już tak gadaliśmy o CBD, gadaliśmy o zdrowiu i bardzo jestem z tego zadowolony, że to wyszła fajna rozmowa. Być może delikatnie otwierająca oczy, czy sprawiająca, że ktoś stanie z boku i popatrzy, no kurde, nie zawsze zapierdzielanie wszędzie na każdej płaszczyźnie swojego życia na 100% da ci 100% efektu, tylko czasem warto po prostu sobie coś podobierać, tak żeby się czuć szczęśliwy, spełniony i przede wszystkim zdrowy. Czy ty byś chciała coś dodać jeszcze na zakończenie? Myślę, że wszystko, co chciałam już powiedzieć, to powiedziałam. Jeśli mielibyśmy się skupić na jakichś konkretnych aspektach typu faktycznie wady postawy w waszej branży, to wiadomo, że musielibyśmy nagrać osobną rozmowę, bo tych wad postawy jest tyle, które niestety praca siedząca i praca stojąca, w której mamy zamkniętą tą pozycję, no to niestety, tak jak mówię, będzie to rozmowa, która będzie trwała kolejną godzinę. Jeśli byśmy chcieli poruszyć tematy, które są związane z zaburzeniami snu przez wpływ światła niebieskiego, no to będzie kolejna godzina i będzie to rozmowa z sobą, bo on jest jakby w tym totalnie ekspertem. Jeżeli będziemy chcieli poruszyć tematy dietetyczne i rzeczy, które wpływają na nasz organizm i tego, jak dbać o sylwetkę, żeby dobrze wyglądać, ale zarazem jeść to, co się lubi, no to znowu poświęcimy kolejną godzinę. Więc tych tematów jest tyle obszarów, że moim zdaniem najważniejszy jest faktycznie balans w tym wszystkim. I nie można skupić się na jednym obszarze, myśląc, że uzyska się jakieś wybitne efekty, zaniedbując resztę tych obszarów. Z każdego po trochu i wtedy będzie dobrze. Tak ja jest. Mam taki pomysł na przyszłość. Mm-hmm. Nie wiem, jak ty się na to będziesz zapatrywać. Żebyśmy na przykład wspólnie zrobili Q&A na temat zdrowia. Zapiszemy sobie te pytania i po prostu przy nich siądziemy i sobie porozmawiamy. Tak? Ty wyrazisz jakby swoją opinię, ja wyrażę swoją opinię, czytam jakieś fakty i takie po prostu odcinki na przykład możemy też rzucać. Spoko takie temat. Stricte już przygotowane pod coś. Nie? Bardzo, bardzo fajny pomysł. No to co, do następnego w takim razie. Dziękuję ci bardzo. Jo, synek. Do zobaczyska. Thank you very much.